Cześć, z tej strony Sargon i zapraszam Was na kolejny odcinek Kariery Valencją w FIFA 19 oczywiście. No i od razu musimy zmienić troszkę w naszym składzie. Przede wszystkim prawa obrona jest tutaj kluczowa. No z powodu kontuzji Piczyniego musimy tam dawać okazję innym zawodnikom. Czy to Dalotowi, którego ściągnęliśmy na wypożyczenie, ale jest jeszcze nieokrzesany, czy to Rubenowi Wezo, który jest nominalnie środkowym obrońcą, czy to Wasowi chociażby także, który jest środkowym pomocnikiem. No, mamy jakieś możliwości, ale żadna z nich nie jest perfekcyjna, więc kombinować będziemy. Dlaczego nie ściągnąłem żadnego porządnego prawego obrońcy, to już mówiłem wcześniej, w poprzednim odcinku, a teraz czas na pierwszy mecz w tym odcinku, pierwsze spotkanie grane na wyjeździe z Deportivo Alaves. Jak widać, tutaj my radzimy sobie całkiem nieźle. Znajdujemy się na czwartej pozycji, więc tak jak zakładaliśmy w sumie, więc idzie bardzo przyzwoicie. Szczególnie patrząc, że niektóre drużyny co sobie nie radzą. No i mam tutaj na myśli oczywiście Real Madryt. Tutaj po raz kolejny nie zobaczycie tego spisu składów, bo znowu mi tego nie pokazali. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. No ale możecie zobaczyć w ten sposób. No i czas na... Tutaj, jak widzicie, mamy Guedesza. Nasza jedenastka pozująca do zdjęcia. No i jak widać, praktycznie każdy tutaj ma zrobioną twarz. Genialna sprawa. Cały czas mi się to podoba, bo ja po prostu uwielbiam mieć zawodników, którzy mają te twarze odwzorowane. No i dobra, przejdźmy już do samego spotkania. Santi Mina, no niesamowite. Niesamowita bramka. Santi Mina na samym początku odcinka już nas tutaj zabawia to złe słowo, ale naprawdę strzela piękną bramkę. Po prostu genialne. Genialne uderzenie. Świetnie. Santi Mina. No kto by się spodziewał, że to ten zawodnik takie bramki będzie strzelał. No coraz lepsze bramki mi wychodzą, musicie przyznać. Naprawdę. Wcześniej Rodrigo strzelił z przewrotki, teraz Santi Mina. Naprawdę super. Super się to zaczyna prezentować. Daniel Vaz do Santiago. Santi Mina, ale strzał został zablokowany. Jeszcze rzut rożny. Daniel Vaz dośrodkowuje. Santi Mina uderza, ale był tam blokowany. No i nic z tego nie wyszło ostatecznie. Jeszcze Daniel Vaz. Jeszcze Santi Mina. Guedes. Gonzalo Guedes schodzi na drugą nogę. Nic z tego. Jeszcze Soler próbował uderzać głową, ale nie wpadło to do siatki. Nie wiem jakim cudem, ale nie wpadło. Jeszcze Daniel Vaz. Jeszcze Mina, no ale nic z tego także nie wyszło tym razem. No i po tej pierwszej połowie i tak mamy fajny wynik. Mamy 1-0 prowadzenie po bramce, po cudownej bramce Santiago Miny. Naprawdę wyglądało to świetnie. Oby więcej takich bramek, bo wygląda to naprawdę cudownie. Jest po prostu na co popatrzeć, jest co oglądać. Po tym golu w 22 minucie wygrywamy. Prowadzimy. No ale Alaves nie odpuszcza. Henrix, dośrodkowanie, Burgi, no i mamy bramkę Burgiego, jest 1-1, niestety. Deportivo Alaves wyrównuje w tym meczu. Ładną sobie akcję rozegrali, no i strzelił tutaj Burgui bramkę głową. No i niestety remisujemy, wracamy do stanu początkowego, no i będziemy musieli powalczyć. Powalczyć, jeśli chcemy tutaj zwyciężyć w tym meczu. Jak widać, od razu się za to zabieramy. Rodrigo Moreno. Rodrigo, strzał zablokowany. Jeszcze raz Rodrigo. No i tutaj słupek ratuje Deportivo Alaves. Soler do Santiago Miny. Mina, dośrodkowanie. No i tam Vaz dociera do piłki. I jakim cudem to nie wpadło, nie mam pojęcia. Ale walczymy dalej. Francisco Kleu do Santiago Miny. I tutaj już nie może się pomylić nasz zawodnik. Jest 2-1. Drugi gol młodego hiszpańskiego napastnika w tym spotkaniu. Świetnie. Coraz lepiej się prezentuje Santi Mina, no i po prostu ciężko już zdecydować, kogo wystawiać na tym mecze, bo napastnicy naprawdę dają radę. Santi Mina, no i tak samo Batshuayi. Jedynie Gamero jakoś się nie prezentuje, no i Rodrigo, który gra na innej pozycji aktualnie, no ale tam nie mamy kogo innego wystawić, więc Rodrigo do tego skrzydła jest przyspawany, ale radzi sobie tam świetnie. Jeszcze rzut wolny tutaj w wykonaniu Deportivo Alaves, jeszcze walczą Meyer. Guidetti i jest 2-2. Bramka Guidettiego, byłego zawodnika między innymi Celty. Niestety
po raz kolejny Deportivo Alaves wyrównuje stan tego spotkania. Naprawdę wygląda to coraz ciekawiej w tym meczu. Zostało bardzo mało czasu, ale jeszcze walczymy. Fernandez do Batshuayiego. Batshuayi i jest 2-3. Po raz kolejny wychodzimy na prowadzenie w tym spotkaniu. Może tym razem już ostatecznie. Jeszcze jest trochę czasu, ale ważne, że udało nam się na to odpowiedzieć. No naprawdę fajnie się to prezentuje w tym spotkaniu. Bardzo interesujący mecz w kontekście takiego neutralnego kibica, który nikomu nie kibicuje. Nie wspiera żadnej z drużyn. Jeszcze Batshuayi, Fernandez, ale beznadziejny strzał. Można było zamknąć to spotkanie, ale nie zmieniło to tak naprawdę i tak niczego, ponieważ i tak wygrywamy to spotkanie. I tak zdobywamy 3 punkty. Na tym trudnym terenie okazało się to naprawdę trudne miejsce, żeby zwyciężyć, no ale się ostatecznie udało. 2-3. Fajnie. Ważne jest, żeby w takich meczach, które są ciężkie, gdy taki mecz się wygra, naprawdę sporo daje. Nie tylko w kontekście tych punktów, jakie zdobyliśmy, ale także na pewno motywuje naszych zawodników, bo warto po prostu walczyć. No ale jak widać, ciężko było, no ale jednak przewaga jest konkretna, patrząc na te statystyki. Tak chciałem wam to pokazać, ponieważ 2 strzały Alaves, no i 16 strzałów naszej ekipy, no coś nieprawdopodobnego. No i dobra. Przeprowadzamy zmiany dotyczące kolejnego już spotkania z tego odcinka oczywiście. No ale jak widać, dosyć rezerwowy skład tutaj szykuje na to spotkanie. No bo po prostu będziemy grać z nieco słabszym rywalem teoretycznie, więc chcę dać okazję tym zawodnikom, którzy zazwyczaj tych szans nie mają zbyt wiele. No chociażby takiemu Kanginowi Lee, czy też innym naszym młodym zawodnikom. Bo Lito akurat dostaje bardzo niewiele okazji, bo ciężko jest też gdzieś znaleźć miejsce mu na boisku, bo mimo wszystko rywale w La Liga są dosyć twardzi. Są naprawdę... prezentują dosyć wysoki poziom jak na obecne umiejętności młodego Koreańczyka. No ale nieważne, przechodzimy do Metoda Sportingu Gijón, czyli drużyną, z którą się spotkamy w Pucharze Króla. Spotykamy w sumie, nie spotkamy, bo już się z nimi spotykamy. I gramy z nimi w tym dwumeczu. Tak cię prezentuję ich skład na dzisiejsze spotkanie. No ten skład nie wygląda jakoś imponująco raczej. No i jeszcze nasza jedenastka. Tutaj jak widać postanowiłem dać okazję tym wielu zawodnikom. Jedyne czego zapomniałem zmienić to w sumie bramkarz, bo i tak wypadałoby w końcu Haumy dać jakąś okazję do wykazania się, a jak na razie to tylko Neto broni. No ale zazwyczaj tak u mnie jest, że tylko jeden bramkarz gra bardzo często, drugi nie dostaje zbyt wielu okazji. Trochę mi szkoda Haumy, no ale cóż, tak to wygląda. Zazwyczaj Kangin Lee już pierwszą akcję próbuje coś zrobić, ale nic z tego nie wychodzi. Traver, Durdewicz, Souza, uderzenie, ale łapie piłkę Neto. Rzut rożny dla Sportingu Gijón, dośrodkowanie, uderzenie głową, ale prosto w ręce Neto. No i mamy swoją okazję Gamero. Kevin Gamero, uderzenie, ale tylko słupek, który ratuje Sporting przed utratą bramki. Jeszcze raz Gamero, ale nic z tego niestety nie wychodzi. Po pierwszej części tego spotkania mamy wynik remisowy. No cóż, powinniśmy wygrywać, no ale pamiętajmy też, że gramy trochę rezerwowym składem. Ale mimo wszystko fajnie by było tu pozytywny wynik uzyskać. No i jak widać Kangin Lee nam to daje. Świetnie zachował się Koreańczyk i jest 1-0 dla Walencji. Naprawdę nie spodziewałem się, że ten zawodnik może tutaj się tak fajnie zaangażować w akcję ofensywną. No i jak widać, dał radę tutaj. Mamy bramkę, która daje nam prowadzenie. Naprawdę fajnie się zaprezentował tutaj ten młody zawodnik. Jeszcze racić, nic z tego, ale Ferran Torres umieszcza piłkę w siatce ostatecznie. 2-0 dla Walencji. Jak widać, ci młodzi strzelają. Czy to Kangin Lee, czy to teraz Ferran Torres. Jeszcze racić był zaangażowany w tą akcję. No i daje to jakoś radę w takim meczu, bo co prawda rywale są dosyć mało wymagający, no ale ważne, że mimo wszystko i tak coś strzelamy, bo mogło być różnie. No i Fernandez jeszcze tutaj próbował, nic z tego nie wyszło ostatecznie, no i wynik tego meczu to 2-0. Z takim rezultatem kończy się to spotkanie. Dobry występ naszych rezerwowych. Fajnie zaprezentowali się, czy to Ferran Torres, czy Kangin Lee, czy racić, czy chociażby lato.
Ogólnie dosyć pozytywny występ. No i co? Co by tu więcej powiedzieć? W sumie tyle. Fajnie udało się nam tutaj zagrać. No i bez większych problemów wygrywamy ze Sportingiem Gijón. O to chodziło w tym meczu. Żeby nie zmęczyć naszych najważniejszych zawodników, żeby dać okazję rezerwowym i żeby oni dali nam zwycięstwo. Wszystko zgodnie z planem. No a teraz oczywiście nadchodzą kolejne zmiany w związku z najbliższym spotkaniem. No bo oczywiście będziemy tutaj mieli zdecydowanie już trudniejszego rywala, więc musimy troszkę to zmienić. Musimy zmienić wyjściowy skład. Więc jak widać, tych zmian dokonujemy. Chociaż też, jeśli dobrze pamiętam, teraz nie będzie aż takie ciężkie spotkanie przed nami. Jeśli się nie mylę, za chwilę zobaczę. Tak jest, Real Valladolid, tak więc Beniaminek, czyli rywal, który aż tak dużo mocniejszy od Sportingu Gijón nie powinien być. Tym bardziej, że zajmują 19, nie wiem czy 19, ale zajmują chyba dosyć niskie miejsce w lidze. 19 to jest chyba kolejka, no nieważne. W każdym razie, jak widać, my znajdujemy się w czołówce, jeśli chodzi o obronę. Mam najmniej bramek straconych na spółkę z Barceloną. Naprawdę fajnie. Widać, że obrona daje radę. No i cóż, czas na składy. Tak wygląda nasz tutaj skład. Vezo na prawej obronie w tym meczu akurat. W pomocy Soler, Coquelin, Kondogbia. No i atak standardowy Guedes, Mina oraz Rodrigo. No, Mina po prostu zawodnik, którego nie mogę nie wystawiać. Dlatego też Batshuayi na przykład nie dostaje okazji od pierwszej minuty. Po prostu Mina jest jeszcze lepszy od niego. Naprawdę Mina prezentuje się super. No i tak wygląda skład Realu Valladolid. Tak to tutaj się prezentuje. Mamy na ataku Unala, czyli tego młodego Turka, który był chyba, nie pamiętam, gdzieś tam w Anglii był chyba. Potem oczy do Villarreal, teraz gra w Valladolid, więc dosyć duży regres. No i teraz mamy swoją okazję. Rodrigo, bramka! Mamy prowadzenie już w pierwszej części spotkania, jest 1-0. Fajna akcja, fajną akcję tutaj przeprowadziliśmy, dośrodkowanie. To jest tak z niczego trochę ta bramka, ale to pokazuje tylko, że Rodrigo jest naprawdę ważnym dla nas zawodnikiem i który potrafi się naprawdę odnaleźć w polu karnym. 7 gol już w lidze. Naprawdę fajnie się prezentuje hiszpański napastnik. Tutaj próba odpowiedzi od Realu Valladolid, ale nic z tego nie wyszło, no i cały czas atakujemy. Vezo dośrodkował, nic z tego, ale jeszcze jest Soler i strzał mógł wpaść do bramki, ale został zablokowany. Plano dośrodkowanie Suarez, no ale nic z tego ostatecznie nie wyszło. Po pierwszej połowie mamy więc skromne prowadzenie 1-0. Wynik myślę, że przyzwoity. No i oby tak dalej w drugiej połowie, bo jak na razie Real Valladolid jakichś 100% okazji nie miał, no i o to też tutaj oczywiście chodzi, żeby bezpiecznie wygrać. Jednak jak widać, atakują nasi rywale. Unal przy piłce, uderzenie. Jeszcze druga próba, no i tutaj było bardzo groźnie, ale słupek nas ratuje i po raz kolejny nasi rywale, Unal, plano, uderzenie i tutaj także było blisko. Naprawdę groźny zaczął być Real Valladolid, jednak jak widać, próbujemy jeszcze odpowiedzieć, Guedes! Ostatecznie ta piłka w siatce ląduje, chociaż chyba tylko dzięki temu kopnięciu od obrońcy Realu Valladolid. No ale cóż, gol to gol, 2-0. Nie wiem, czy ten gol został zaliczony jako bramka Guedesza, czy jako samobój. Zobaczcie powtórkę. Tutaj mamy kopniaka. No, świetne, świetne wykończenie zawodnika naszych rywali. Jeszcze raz Guedes. No i po prostu kopia poprzedniej akcji, kopia poprzedniej bramki. 3-0. Kolejny gol Guedesza. Super się prezentuje Guedes. Naprawdę jego mecz chyba. Przynajmniej jak na razie na to się zanosi. Bardzo fajna akcja. Tutaj tak naprawdę indywidualnie Guedes sobie pograł. No i uderzenie takie nijakie, takie znikąd w sumie, ale bardzo efektywne. No i akcja Realu Valladolid. No i tutaj net nas ratuje, chociaż groźnie było. No i po raz kolejny atakujemy my. Ferran Torres. Ferran Torres i kolejny gol. Drugi gol w drugim meczu z rzędu. Czy Ferran Torres będzie walczył o pierwszy skład? Zobaczymy, ale jak na razie fajnie wszedł tutaj z ławki. Świetnie. Ferran Torres i 4-0 dla naszej drużyny. No i jeszcze jedna próba. Jeszcze raz Ferran Torres. Jeszcze raz Ferran Torres. Torres i jest 5-0. Drugi gol Torresa po wejściu z ławki. Świetnie.
genialnie się tutaj zaprezentował nasz młody skrzydłowy. No i być może rzeczywiście coraz bliżej mu będzie do tego pierwszego składu. Jeszcze sporo przed nim oczywiście. Jeszcze nie ma aż takich umiejętności jak inni nasi zawodnicy. No ale jak widać próbuje mimo wszystko walczyć. No i te umiejętności cały czas będą u niego rosnąć, jeśli dalej będzie się tak prezentował. A tutaj mamy bramkę honorową w wykonaniu Realu Valladolid strzeloną przez Unala. No i ostatecznie tak właśnie się skończyło to spotkanie 5-1. Szkoda, bo mogło być 5-0. Niczym kiedyś Barcelona z Realem. No teraz Valencia z Realem, tylko że z Realem Valladolid, a nie Realem Madryt. No ale nie udało się ostatecznie właśnie takim wynikiem skończyć. 5-1. Szkoda tej straconej bramki, ale zwycięstwo pewne i bezproblemowe. Chociaż tak naprawdę nie był na pewno najlepszy mecz w tym sezonie w naszym wykonaniu, ponieważ sami mogliście zauważyć, że Real Valladolid swoje okazje miał, tylko ich nie wykorzystywał. W tym meczu akurat wynik był lepszy niż gra, chociaż gra też nie była zła oczywiście. No a tutaj czas na kolejną rotację, kolejne zmiany w składzie. Czeka nasz rewanżowy mecz ze Sportingiem Gijón. No i ten mecz akurat sobie przesymulujemy, tym bardziej, że pierwsze spotkanie wygraliśmy, więc i wygraliśmy to spotkanie na wyjeździe, więc myślę, że u siebie nie powinniśmy osiągnąć jakiegoś beznadziejnego wyniku, no i że awansujemy bez problemów. Chociaż chciałbym, żeby było jakieś drobne zwycięstwo chociażby, no ale remisem z remisu, nie jak będzie remis, to nie będzie jakiejś tragedii oczywiście. Tak więc przechodzimy do samej symulacji. Skład jest trochę rezerwowy, ale jest też wielu bardzo dobrych zawodników. No i jak widać, na razie się nic nie dzieje, mamy jedynie żółtą kartkę Toniego Lato w pierwszej połowie, no i pod koniec pierwszej połowy Gamero strzela, jeszcze mamy kontuzję u naszych rywali, no ale Durdewicz odpowiada, Lato dostaje czerwoną kartkę, no i tak się kończy to spotkanie. 1-1, remis i czerwona kartka Antoniego Latore. Szkoda tej czerwonej kartki, no ale cóż, musiał jakoś zawinić nasz zawodnik. Ja nie mam oczywiście pojęcia, co się stało, ponieważ symulowaliśmy sobie to spotkanie. No ale liczę na to, że nic poważnego. W każdym razie i tak raczej w kolejnym meczu grałby Gaja, który jest jednak naszym podstawowym zawodnikiem. Tak więc zmieniamy skład i będziemy przechodzić już niedługo do ostatniego spotkania, które sobie w tym odcinku rozegramy. Tak więc akceptujemy zmiany. No i przechodzimy do meczu, który rozegramy z Celtą Vigo. Gramy na wyjeździe w Galicji, więc przenosimy się już na Balaidos. 19. kolejka La Liga Santander. No i zmierzymy się z Celtą Vigo. A właściwie to Celta Vigo na swoim stadionie przyjmie Valencię. Zobaczymy, jak przyjmie naszą ekipę. Czy uda nam się zwyciężyć, czy będziemy musieli przyjąć gorycz porażki albo remis. Być może padnie. Wszystko się może zdarzyć z ekipą taką jak Celta, gdy się z nimi gra. Ponieważ jest to drużyna, która czasami gra naprawdę dobrze. Czasami też no może trochę tych bramek potracić. Różnie to się prezentuje. Jak widać, grają formacją z piątką obrońców. Mają bardzo ciekawy atak, w szczególności Aspas oczywiście. Bardzo doświadczony zawodnik, legenda w sumie tego klubu. No i także Emre Mor. Tutaj nasz skład już. Tym razem na prawej obronie gra Vaz. Chciałem także mu dać okazję na tej pozycji. Tak wygląda atak standardowo. No i przechodzimy do spotkania. Rodrigo. Dośrodkowanie i Santi mi na głową, ale bramki nie ma. Było bardzo blisko, ale bez gola jednak. Aspas. Tavernier. Jago Aspas. Jeszcze raz Tavernier Castillo. No i bramka pada ostatecznie. 1-0. No i Celta prowadzi w tym spotkaniu. Taka bramka też trochę niespodziewana. Ta piłka długo leciała. Uderzenie głową praktycznie z linii pola karnego. Nie ma często takich bramek, no ale zdarzają się. No i próbujemy odpowiedzieć Fernandez. Bruno Fernandez finezyjnie, ale nie ma bramki. Cały czas prowadzi Celta, jednak Kondogbia przejmuje piłkę, genialnie przejmuje. I Rodrigo. Rodrigo, jest bramka, jest 1-1, wyrównujemy z tamtego spotkania. Udało się jeszcze w pierwszej połowie, super. O to chodzi. Naprawdę
świetnie tutaj zachował się Kondogbia, tutaj tą akcję wypracował, przejął piłkę i po prostu genialnie zagrał do Rodrigo, a Rodrigo także przytomnie, no i bramkę strzelił. Świetnie. No i kolejna nasza sytuacja, Fernandez, ale nie ma bramki, łapie piłkę McCarthy po pierwszej części tego spotkania, więc mamy remis, no i trzeba walczyć dalej, trzeba walczyć w drugiej części o prowadzenie, osiągnięcie ostatecznego zwycięstwa, więc przechodzimy do tej drugiej połowy, no i mamy rzut rożny, Kondogbia próbował uderzyć, ale nic z tego nie wyszło, jeszcze jeden rzut rożny, Fernandez dośrodkowuje po raz kolejny, no i uderzenie głową, które ostatecznie wpada do siatki, a bramkę strzela Santi Mina, tak jest, Santi Mina, 1-2, po raz pierwszy w sumie, ale wychodzimy na prowadzenie w tym meczu. No i fajnie, udało się wyjść na prowadzenie, teraz trzeba to jakoś utrzymać, chociaż jak widać ten mecz prosty zdecydowanie nie jest. No ale ważne, że Santi tutaj daje nam nadzieję na zwycięstwo. Jeszcze Fernandez i Rodrigo, ale nie ma bramki, bo chociaż było naprawdę blisko. Przeprowadzamy zmiany, defensywne dosyć, bo wchodzi m.in. Dalot za Rodrigo, wchodzi także Czeryszew, no i jeszcze inne zmiany, no i Fernandez, ale nie ma bramki, niecelny strzał, chociaż mogło być groźniej, jeszcze Ferran Torres, podanie do Czeryszewa, który występuje jak napastnik, Denis Czeryszew, no ale beznadziejny strzał oddany, no i nic z tego nie wyszło. Ostateczny rezultat tego spotkania to nasze zwycięstwo, 2-1, niezbyt wysokie, ale ważne, że zwycięstwo na trudnym stadionie, bo było naprawdę ciężko tutaj o to, no ale się ostatecznie udało i to się liczy. Mieliśmy fajne akcje, bramki po obu stronach, no i ostatecznie nasze zwycięstwo, więc kolejne spotkanie na plus. Ogólnie w tym odcinku, jak widać, nie szło nam tak naprawdę źle, szło naprawdę przyzwoicie, no i o to chodzi, żeby odnosić zwycięstwo w takich meczach, chociaż rywali oczywiście nie mieliśmy najtrudniejszych. Jak widać, jesteśmy w tabeli tuż za Barceloną, no ale Atletico ma jeden mecz do nadrobienia, więc można sprzegonić. Mimo wszystko nasz rezultat w tabeli wygląda bardzo przyzwoicie. No i w sumie w tym odcinku będziemy się już chyba żegnać, więc mam nadzieję, że Wam się spodobał. Oceniajcie, komentujcie, zajrzyjcie na fanpage i do następnego. Cześć!